Ukochani archidiecezjanie, zwracam się do Was już po uroczystościach ingresowych jako Wasz nowy arcybiskup, metropolita, z serdecznym pozdrowieniem. Zwracam się do Was myśląc o każdej i każdym z Was, o Waszym życiu, niekiedy niełatwym, trudnym, zabieganym, ale także o Waszych tęsknotach i pragnieniach gdzieś głęboko zakorzenionych w Waszych sercach. Bo tam, gdzie człowiek wraca do siebie, czyli do swojej głębi, właśnie tam może odnaleźć Pana Boga. Tam może odnaleźć także dzięki Panu Bogu prawdę o sobie, o swoim wielkim powołaniu, swojej godności, którą możemy odczytać jedynie w świetle Paschy Pana Jezusa, Jego śmierci, ale i Jego zmartwychwstania. Zwracam się do Was, mając na uwadze także wielu ludzi chorych i cierpiących, w sposób szczególny związanych z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, zmagających się o nadzieję, nadzieję tyczącą teraźniejszości, życia tutaj, ale tę nadzieję, która sięga samej wieczności. Zwracam się do Was raz jeszcze pozdrawiając i mając nadzieję, że lata pracy pośród Was sprawią, że będzie możliwy kontakt nie tylko poprzez telewizję, ale bardziej osobisty. W kościołach, w salkach katechetycznych, na spotkaniach różnych grup duszpasterskich, niekiedy wprost twarzą w twarz, z czego zawsze będę bardzo zadowolony i szczęśliwy. Chcę dzięki Bożej pomocy spełnić to dzieło, które zlecił mi Ojciec Święty Benedykt XVI, nakłaniając mnie i Was wszystkich jednocześnie właśnie do tego, abyśmy za przyczyną Przenajświętszej Dziewicy i jej oblubieńca, świętego Józefa, a także za przyczyną mojego patrona od chrztu, świętego Marka Ewangelisty, budowali Kościół. Budowali Kościół w sposób szczególny, poznając Chrystusa jako tego, który jest naszym bratem w człowieczeństwie, jako tego, który jest Synem Bożym, który z miłości do nas przyszedł, aby nas zbawić, jako tego, który jest Alfą i Omegą, Panem dziejów i historii i w którym musimy ciągle na nowo odkrywać źródło naszej nadziei, że ufamy Jemu i że ciągle pokładamy ogrom nadziei w tym miłosierdziu, które jedynie może otworzyć nam drogę do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. Starajmy się, każdy na swój sposób, realizować to zadanie. I w tej realizacji odnajdywać jednocześnie radość i pokój serca. Nie ma nic wspanialszego, nic bardziej godnego człowieka, niż odkrywać Chrystusa w Jego Kościele, w Jego Słowie, poprzez Jego sakramenty, po to, by budować to, do czego nas tak często wzywał Jan Paweł II, cywilizację miłości, będącą jasną, konkretną, a niekiedy i niełatwą odpowiedzią na tę cywilizację, która nas chce w swoich mrokach pogrążyć, cywilizację śmierci. Chrześcijanin to człowiek nadziei. Chrześcijanin to człowiek pokoju. Chrześcijanin to człowiek radości. Wszystko to możemy znaleźć dzięki Panu Jezusowi w Jego Kościele. W tym Kościele odnajdujmy się, ten Kościół budujmy jako żywe kamienie. Ten Kościół niech będzie znakiem nadziei dla całego współczesnego świata.